Ja bym to nie wiedziałem, bo tutaj jeżeli się przejmować, uzyskamy do tego śródmiejska, stracą tutaj dzieciaki i wykonanie. Drodzy Państwo, kolejne głosy. Łukasz Walci, proszę bardzo. Tylko proszę o ciszę. Czy tak, decyzja, którą podejmiemy, to jest decyzja, która nie tylko będzie dotykała tej Rady, ale przecież Rady, która nastąpi po nas. Zakładam, że jeżeli nawet się przeniesiemy, to będzie połowa przyszłego roku. Więc to musi być decyzja bardzo przemyślana. Odnoszę wrażenie, że ta dyskusja jest też traktowana po części, a może w całości, jako konflikt między dwoma osobami, między przewodniczącym a Radą Miasta Krakowa. Ja patrzę na to z punktu oderwani od osoby. Powiem szczerze, ja byłem przeciwnikiem przenoszenia się tutaj do wczoraj. Wczoraj odbyła się komisja Karoliny i odbyła się jednocześnie komisja Maśka. Na komisji Maśka były 3 osoby, na komisji Karoliny też były 3 osoby. I było ciasto. Nie da się ukryć, że jednak się ocierałem i o Karolinę, i o... Dobrze, nie da się ukryć. Nie da się ukryć, że było nam ciasto. I teraz... Komisja edukacji trwała bardzo długo, bo prawie 2 godziny. Nie, ale pozwólcie mi skończyć. Ja na tę sprawę patrzę w oderwaniu od tych konfliktów, które są obecnie w Radzie. Było ciasno. Były tylko 3 osoby. Nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby był jeszcze Paweł, gdyby był jeszcze Piotr i Daniel. Było 5 osób w tym małym pomieszczeniu tam z tyłu. I no nawet jak są 2 komisje, które liczą po 3 osoby, to jest niezwykle ciasno. Nie sądzę, żeby taka szansa nam się zdarzyła po raz drugi. No jest, dla mnie jest wiele minusów tych przenosi. Jest wiele rzeczy, które są dla mnie wątpliwe, chociażby kwestia koegzystencji z pogotowią opiekuńczym. Ale zdaję sobie sprawę, że no, jeżeli teraz nie wykorzystamy tej szansy, to nie dostawimy drugiej. No, perspektywa przeniesienia się do jakiegoś innego budynku, no faktycznie już mówimy od wielu lat, żeby mieć jakąś siedzibę. Ja pamiętam taką jedną sesję Rady Dzielnicy, że musieliśmy skończyć o godzinie 20, bo o godzinie 20 była próba instrumentów desnych. I musieliśmy sesję Rady Dzielnicy zakończyć wcześniej. Od 21. No, czy tam, musieliśmy dostosować się do próby orkiestry dętnej. Dla mnie, jako radnego dzielnicy, no jest to takie trochę, no to jest niekomfortowe. No, mamy coś tam do powiedzenia, może jesteśmy dostosowo słyszą. I uważam, że pomimo tych wszystkich minusów, jakie dają te przenosiny tutaj, czyli kwestia internetu, kwestia egzystencji, nie mamy przewidywanej w przyszłości drugiej szansy, a tak jak teraz do tej pory funkcjonujemy, nie da się po prostu. Nie da się zrobić 2 komisji, ale 3-osobowych jednocześnie. Teraz dojdzie jeszcze jedna komisja, to nie jest decyzja, którą podejmujemy tylko dla tej Rady, ale dla następnej i nie ma to nic, odetnijmy się od takich przyziemnych trochę konfliktów, które są tutaj, zastanówmy się po prostu, co jest najlepsze dla Rady Dzielnicy jako całości, dla nas, dla tych, co przyjdą po nas. Dlatego ja osobiście jestem zwolennikiem, że pomimo tych walk będę głosował jednak za przeniesieniem, no bo jest to szansa. Drodzy Państwo, ja się odniosę tutaj do wypowiedzi. Jeżeli ktokolwiek z Państwa odniósł wrażenie, że jestem przeciwnikiem przeniesienia Rady Dzielnicy, bo jest to jakieś wejście w konflikt z panem Dominikiem Jaśkowcem, nic z tych rzeczy. Po to Państwu przedstawiłem to zestawienie parametrów, ponieważ oceniam na sucho, na zimno. Plusy, minusy. Wychodzi mi 1 plus. Będą 3 pomieszczenia. Reszta albo nie zyskamy, albo stracimy. Zobaczymy, jak nam wyjdą na zagrzywa. Pomieszczenie narożne, o czym mówiła pani dyrektor tutaj w domu dziecka jeszcze, jest pomieszczenie bardzo zimne, które musieli dogrzewać. My też będziemy musieli dogrzewać. Ja patrzę na to też z innej perspektywy. Wszyscy spotykamy się w siedzibie Rady Dzielnicy, na sesjach, na komisjach, 2 razy w miesiącu. Pani inspektor z tymi dzieciakami i ja będziemy tyle siedzieli. Pani inspektor ma codziennie, poza weekendami, ja z reguły 3-4 razy w tygodniu. Prawda? Patrzymy na to owszem z perspektywy rad przyszłych, ale ja też patrzę z perspektywy użytkownika, który ma być naszym współlokatorem. My zyskamy, czyim kosztem. No, jeżeli to pomieszczenie, bo pani dyrektor Kozera jest to powiedziała, dwa pomieszczenia, ok. Trzecie pomieszczenie ma już na przewidziane pod miejsce pracy pedagoga. Oczywiście, cytując, można to zrobić na górze. Jeżeli ja osobiście nie jestem do końca przekonany, czy dla procesu pedagogicznego dobrze jest, aby wychowanek był wybierany z grupy i prowadzony na oczach całej grupy do pedagoga. Być może ten proces jednak wymaga pewnej jakiejś izolacji. Nie wiem, nie znam się. A może pedagog pójdzie na górę, bo tak też może. Drodzy Państwo, jak zadecydujecie, tak zostanie zrealizowane. I tyle. Natomiast pamiętajcie o tym, że bez względu na to, jak zadecydujecie, uchwała Rady Miasta została podjęta ponad waszymi głowami i dyskutujmy dalej. I tak was nikt o zdanie nie pyta. Pan przepraszam, ja byłem wcześniej jeszcze. Przepraszam, Jaśkowcem, bo już proszę bardzo, pan Dominik głos. Było jej podanie trzech radnych tutaj, którzy mnie wyprzedzili. Albo uprzedzili. Znaczy ja bym akurat, jeżeli chodzi o pierwszego miasta, powiem przy pana, przy kolegi Rafała Misia, przewodniczącego dzielnicy w powiecie jego, przy powiedziach innych z implementacji, które robią. Znaczy generalnie to jest jeden podnoszona... Jest podnoszona pierwsza, jeden z podstawowych argumentów, że nikt nas, Rada Miasta nas nie pytała. Nie. Z tego co pamiętam, przytoczył tej informacji pan Stanisław Skrzyński, że radny Dominik Jaśkowiec na Komisji Infrastruktury poinformował nas z zapytaniem o to, jak my to widzimy, czy bylibyśmy zainteresowani, bo, zaznaczam, jest podejmowana taka uchwała, jeżeli nie zostanie podjęta przez Radę Miasta i wprowadzana z tą poprawką o przeniesieniu naszej siedziby, wtedy nie będzie możliwości później już przenosić naszej siedziby. Więc jak najbardziej wszyscy wtedy po rozmowie powiedzieliśmy, że jak najbardziej to wprowadzał. Było kilkunastu komisji, bo to było bodajże to był wtorek, było kilka komisji i osoby, które były na jednej komisji, czy na komisji pana Stanisława Skrzyńskiego, byli też członkowie innych komisji, wszyscy wypowiedzieli się jak najbardziej popierająco ten pomysł. Zawsze możemy, bo to nawet była taka dyskusja, zawsze można było zmienić projekt tej uchwały, ale jeżeli ten projekt uchwały, który został wprowadzony bez propozycji naszej siedziby, już by nam było może trudniej wprowadzać te zmiany. Więc to jest jedno i wydaje mi się, że to nie jest, że poszło bez naszej zgody, tylko najbardziej za naszym przyzwoleniem większości na pewno rady, nie, że ktoś komuś chciał za plecami coś robić. Czyli ja zwróciłem uwagę i naciskam na słowo formalnie. No dobrze, formalnie było to nie na piśmie, ale było formalnie, to znaczy było oinformowanie radni, zapytanie o informację. Nie radni, część radnych. Część radnych jak najbardziej. Wydaje mi się, że no dobrze, zostawmy to, ja uważam, że było to jak najbardziej dobre, zgodne. Zawsze można było, oczywiście zawsze mówiliśmy, zresztą to co pan Jaśkowiec z Rady Miasta mówił, że zawsze, jeżeli Rada Dzielnicy III podejmie decyzję, że nie chce tutaj mieć tej siedziby, zostanie to zmienione i nic nie będzie się działo, nie ma żadnego problemu. Rozważmy teraz, jeżeli pan pozwoli, rozważmy teraz wariant taki, Rada Dzielnicy... Znaczy, przepraszam, chciałbym skończyć teraz przeprowadzenie tego. Pan radny Dominik Jaśkowiec musiałby wtedy pójść na Radę Miasta i powiedzieć, wiecie co, jednak Rada Dzielnicy nie zgadza się na to, co wam powiedziałem, że się zgadza i wnosimy poprawkę, zmieniamy uchwałę. Tak, nie. Przepraszam, chciałbym skończyć swoje wypowiedzi. Przepraszam, panie Stanisławie. No nie, no bo chciałbym skończyć swoją wypowiedź. Wydaje mi się, że nie byłoby to żadnym problemem, czy pan radny Jaśkowiec powiedziałby. Tak, czy tak, nie interesuje mnie to, nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Uchwała została wprowadzona, można wprowadzać poprawki, tak samo jak wprowadzamy u nas podjęte uchwały, poprawiamy to, przenosimy środki. Nie jest to żaden problem, więc nie byłby tak samo problem tam, czy ktoś by to sobie umotywował w taki sposób, czy inny. Zostawmy to. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, są radni, którzy są dłużej, o co najmniej jedną kadencję na pewno tutaj. Ja jestem radnym, który jest trzecią kadencję. Pan radny Jaśkowiec też jest trzecią kadencję, widział starania pierwsze przewodniczącego Sularza o nową siedzibę. Sam będąc przewodniczącym też się starał o tą siedzibę. Pan też jako przewodniczący też się starał o tą siedzibę. I powiedzmy sobie szczerze, że do tej pory minęło 10 lat, 20 lat, przepraszam, minęło 10 lat, w tych trzech kadencjach, bo jeszcze ta trzecia się nie skończyła, nie została znaleziona ani wytypowana żadna jakaś placówka, czy jakiś budynek, obiekt, który moglibyśmy zaadoptować, wykorzystać, nie ma. No i tak jak sam Pan powiedział, że z pewnych rozmów Pan się wycofał, nie było możliwości takich, więc tutaj wydaje mi się, że jest to bardzo dobre są warunki te, które my jako Rada Dzielnica moglibyśmy mieć swoją siedzibę, koegzystując z pogotowiem opiekuńczym, który ma akurat argumenty, że to są jakieś, nie wiem, dzieci straszne, mówię jakieś, no bo tak padają takie argumenty, są bzdurą. Może są wcielone w diabły, może nie wiem. Na pewno w jakiś sposób będziemy starać się, jako radni będziemy też w jakiś sposób mieli kontakt z pedagogami. Zawsze Pan Radny będzie mógł w jakiś sposób też... A często nam jest potrzebna pomoc pedagoga i psychologa. Chciałbym skończyć. Będę to skracał, więc zawsze można to w jakiś sposób rozwiązać. To jest następna rzecz dotycząca internetu, więc tak jak powiedzieli Państwo, nie wprowadzamy się od dzisiaj, wprowadzamy się po adaptacji tych pomieszczeń, w międzyczasie środki na pewno pójdą też na internet. Jest też komisja, która powstała, która Pan Waszku na pewno przeprowadzi osobiście tej kable. Po lampach, to jest zarzucone. Myślę, że ja jestem jak najbardziej za tym, a co do trzech pomieszczeń, wydaje mi się, że możemy zawsze się dogadać z pogotowiem, że jeżeli będą mi potrzebne w naszej nieobecności jakieś pomieszczenie na przykład, no nie, będziemy mieć się pomieszczenia, zawsze możemy jedno z tych trzech, zawsze możemy żyć na przykład, ale nie będzie to problemu, ale zawsze mamy się pomieszczenie. I myślę, że jak najbardziej namawiam Państwa do poparcia tej i poprawki, i uchwały, która by przenosiła naszą siedzibę o 11 latach. Godne miejsce. Czy koniec odpowiedzi? Tak. Dziękuję bardzo. Radny Miasta, Pan Dominik Jaśkowiec. Chciałem pogratulować podsumowuję zgodnie ze statutem, proszę sobie przeczytać. Podsumowuję zgodnie ze statutem projektodawcy. Więc chciałem Panu Przewodniczącemu Misiowi pogratulować przygotowania. Dlatego, że chciałbym częściej tutaj Pan przygotowany w sprawach naszej dzielnicy, a w sprawach doprowadzenia do tego, abyśmy się nie przejęli z tego górnika na dobrego pasterza. Co do tego, czy decyzja zapadła, czy nie, oczywiście żadna decyzja ponad Państwem nie zapadła. Moja poprawka, uchwała Rady Miasta Krakowa spowodowała tylko tyle, że mamy możliwość tutaj się przenieść. I tak to jest formalizowane, proszę nie mruczeć, i tak to jest formalizowane i tak chyba Więc żadna formalna decyzja. Jeżeli Państwo dzisiaj nie podejmą tej uchwały, zostajecie Państwo na dobrego pasterza 6, dla mnie sprawa jest jasna i dla wszystkich urzędników już Pana Przewodniczącego sprawa jest jasna. Jeżeli podejmiemy tą uchwałę, to rozpoczynamy proces przenoszenia tutaj, który pewnie skończy się wakacje, ale o tym za chwilę. Czy nie było konsultacji? Prawda jest taka, że my mamy dość taki terminowy plan pracy w Radzie Miasta Krakowa i ja tak, przesłałem Państwu na maila, na początku była rozmowa z 14 członkami Rady Dzielnicy na komisji, potem było przesłanie na maila mojej poprawki z prośbą o opinię do 20 członków Rady Dzielnicy i opinii prezydenta pozytywnej, żeby też Państwu pokazać, że jest szansa, czyli jakby formalnie mamy wsparcie prezydenta w tej sprawie. I później jeszcze było spotkanie tutaj zorganizowane przeze mnie. I generalnie konsultacje były duże. Chciałbym, żeby Pan Przewodniczący w każdych sprawach dotyczących działania dzielnicy podobne konsultacje robił. To nie mam żadnych pretensji do działania Pana Przewodniczącego. Wydaje mi się, że tyle co mogłem, to zrobiłem. Także nasz projekt nie jest, ten projekt nie jest po fakcie, ten projekt jest uwieńczeniem, uhonorowaniem pewnego procesu starego. My go dzisiaj przyjmując, stawiamy kropkę na dziś. My go dzisiaj odrzucając, wracamy do stanu rzeczy. Czy na tym Państwo głosują? Jeżeli projekt nie przechodzi, nie ma tematu. Tak jak mówię, 14 członków było na Komisji Infrastruktury. Oczywiście gabinet, bo gabinet przewodniczącego nie jest potrzebny, ale prawda jest taka, że potrzebne są komfortowe i lepsze warunki do pracy Rady, do przyjmowania mieszkańców, do organizowania spotkań, dyżurów, tego wszystkiego. Tego nie ma. Czy wszystkie dzielnice mają podpięty światłowód? Otóż nie, ponieważ dzielnica tutaj nie ma podpiętego światłowodu i doskonale sobie funkcjonuje i przesyła wszystkie dane radiowo i przesyła wszystkie dane w formie, nie wiem, w formie innej. Internet to jest kwestia techniczna, czy dajesz tu szerokopasmowy, bo tak jest nam potrzebny jak mówi kancelaria internet, można będzie spokojnie załączyć. Kiedy będziemy się przenosić? No najprawdopodobniej dziś około wakacji, bo trzeba będzie cały proces domknąć. Czy będą pieniądze? Oczywiście, że będą pieniądze, ponieważ jest to zgłoszone w postulatach. Każdy radny miasta będzie miał swoją pulę. To jest zadanie numer 1, jeżeli Państwo dzisiaj zagłosują. W związku z tym spokojnie 200 tysięcy znajdziemy. Dla mnie najważniejsze jest to, że wczoraj na klubie Platformy podjęliśmy decyzję, że pracujemy nad poprawką budżetową. W związku z tym, że mamy większość, czy to będzie w formie autopoprawki przyjętej przez prezydenta, czy to będzie w formie... Czy to będzie w formie, że my sobie to przegłosujemy, jest mało, stąd te nasze pieniądze będą. Ja to zadanie mówię, stawiam na jako numer 1 i z tej puli, na którą będziemy pracować spokojnie te 200 tysięcy. To nie jest problem, ja mam problem z innymi większymi zadaniami niż tym. To są co do toalet, oczywiście tam są dwie toalety, więc jeżeli komuś przeszkadza jedną sobie możemy zamknąć na klucz i wszyscy radni będą mieli klucz do jednej toalety. Tak, no, druga jest i możemy mieć toaletę na wyłączność, jeżeli komuś to przeszkadza. Dlaczego sprawa niepełnosprawnych taka ważna? Ponieważ w budynku przy dobrego pasterza się nie da rady dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie da rady, ponieważ ten podjazd jest za krótki, od razu jest wyjazd z tego naszego parkingu i nie można zrobić takiej pokryjni, która by spełniała wszystkie te kryteria związane z kątem pochylenia. Ten budynek da radę. Ten budynek da radę i można dostosować. Co do położenia, naprawdę wystarczy zobaczyć na mapie dzielnicy, aby stwierdzić, że jest bardziej centralne położenie dzielnicy, prawda, w terenie niż tam, to tam to jest bardziej peryferyjne. Ja się do skomunikowania się z tak dziś nie będę, blisko rondo Barei, jeżdżą tutaj autobusy, moim zdaniem sprawa jest porównywalna. Sprawa gimnazjum nr 9. No oczywiście niemożliwe było tam przeniesienie siedziby dzielnicy z jednego powodu, że gdybyśmy tam przenieśli siedzibę dzielnicy, gimnazjum nr 9 zostało zlikwidowane, ponieważ gimnazjum nr 9 jako jedna szkoła w tym budynku nie spełniała całych kryteriów standaryzacji związanych z jedną, tam bo za mało uczniów, żeby ten budynek utrzymać. I wiem, na wstępnej liście likwidacyjnej ta szkoła była, dlatego w porozumieniu z dyrektorami i Liceum 31, i Gimnazjum nr 9, nie żadną szkołę z Bochni, o której tutaj Pan Przewodniczący insynuuje, tylko wspólnie, moją też poprawką, przenieśliśmy Liceum 31 tutaj. Dzięki temu obie szkoły, bo tamta szkoła też była zagrożona likwidacją, obie szkoły mogą sobie spokojnie funkcjonować w tym budynku i mamy gimnazjum na Prądniku uratowane i mamy liceum. Liceum trzeba jeszcze sprzedać w dzielnicy i naprawdę buduje nam się fajny segment edukacyjny. Zresztą cała filozofia tego segmentu polegała na tym, żeby od przedszkola do szkoły średniej edukować się na Prądniku. Tak? To jest hit, to jest pewien know-how, który buduje wspólnie z dyrektorami szkół, tychże szkół, na którym pracujemy. Tam też będą jeszcze pewne programy dodatkowe, ale to jest jakby sprawa późniejsza. Co do biblioteki, oczywiście sprawa jest prosta, faktycznie filia z dobrego pasterza 100, z uwagi na to, że to nie jest budynek miejski, tylko jest budynek spółdzielczy, będzie likwidowany, ten zasób będzie przynoszony, jeżeli my się przeniesiemy tutaj, tam gdzie była nasza siedziba i ten budynek przejdzie, Co do krzywdy dzieci, nie wchodzimy w ogóle w kwestię bitowania dzieciaków, które tutaj będą. One mają 2 piętra, tam będzie też przeniesiony pokój pedagoga, który z tego tytułu zajmie i one się tam mieszczą. My nie pogarszamy warunków dzieciaków. Jedyne co to faktycznie ograniczamy nieco zaplecze administracyjne, ale jak powiedziała Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ważniejsze jest to, aby samorząd, to jest zdanie Pani Grodeckiej, aby samorząd był blisko problemów społecznych, dlatego na przykład prawda jest taka, że oczywiście szefowa tej placówki, Pani Bożena Chętna, nie jest z tego powodu zadowolona, ale jej nadrzędna, jej przełożona, prawda, popiera do rękami nogami, bo ona chce, żeby samorząd był blisko tych problemów. Żeby tutaj można było porozmawiać czasem, także to nie jest też tak. Ja nie widzę minusów tej przeprowadzki. Prawda jest taka, że jeżeli się tutaj nie przeprowadzimy, będziemy sobie tam siedzieć dalej. Jeszcze raz to podkreślam. Działanie to zależy od Państwa. To znaczy albo zostajemy tam, gdzie jesteśmy i odrzucamy ten projekt uchwały i każdy nas prawo w ten sposób wyrazi, czy nie jest przeciwko. Albo podejmujemy ten projekt uchwały i w wakacje będziemy się przeprowadzać. Tak to wygląda. Żadna decyzja za Państwa głowami nie zapadła. Nigdy jako były przewodniczący tej dzielnicy nie pozwoliłbym sobie na to. Jeszcze raz mówię, moja poprawka do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dała możliwość. Chcę to wyrazić, możliwość. To oczywiście jest zapisane formalnie w uchwale, tak jak jest, ale to jest tylko możliwość. Nikt nikogo nie będzie przenosił na siłę, ponieważ tak naprawdę mamy większe problemy w mieście niż na siłę uszczęśliwianie Rady Dzielnicy, która tego nie chce. Tyle. Drodzy Państwo, po poprawce zgłoszonej przez Pana Dominika Jaśkowca uchwała brzmi, że nieruchomość oraz mienie wykorzystywane przez Gimnazjum nr 7 ulica Naczelna w Krakowie przeznacza się na potrzeby systemu pomocy społecznej w Krakowie oraz siedzibę Rady Zarządzającej Czerwony, a kolejny paragraf mówi, wykonanie uchwały powierza się prezydentowi. Więc nie ma tutaj mowy o możliwościach. To jest twarde stwierdzenie, że budynek wcześniejszego budynku przeznacza się na siedzibę Rady. Tak mówi, przynajmniej tak czytamy. Słowo drukowane. Słowo drukowane. Ale czytacie, nie interpretujecie. Nie interpretuję. Czytam wprost. Drodzy Państwo, tekst. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Proszę bardzo, proszę bardzo. Tak, przepraszam, Łukaszu, jeszcze tylko jedną rzecz. Muszę się do tego odnieść. Otóż Pan Jaśkowiec był łaskaw użył sformułowania, że coś insynuuje. Drodzy Państwa, nie insynuuje. Informacja o tym, że jeden z radnych miasta był umówiony na spotkanie z Panem Dyrektor Jakubą Jamowską w celu rozmowy o przeniesieniu tutaj do sal wolnych Gimnazjum nr 9 Szkoły Prywatnej z Krakowa zostały do Pani Dyrektor Jakub Jamowskiej. Nie wymieniali nazwiska radnego miasta, który... Ale w takim koncepcie wiadomo, że ja powiedziałem, że jeden z radnych... Ja przenosiłem Liceum 31 tutaj i to jest projekt, który jest tyle, jeżeli chodzi o sytuację, po prostu przekazuję Państwu informacje, które dostałem od dyrektorów szkół. Tylko do mnie pytania nie zwróciła uwagę, czy to jest rzeczywiście o potoku służy, bo ma wątpliwości. No to jest wejście jednostronnej potoku służy. Tak. Łukasz Walci. Tak, ja chciałbym zabrać głos w kwestii technicznej, bo mogę się mieć jako ekspert, powiedziałbym ekskatedra, bo w kwestii internetu. Jest to jeden z zależnych przycinek całej tej decyzji, którą chciałem podejmować, ale muszę Państwu powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj można podłączyć internet dwoma sposobami, albo tylko telefoniczną, albo radiową. Na pewno jest podłączona, na pewno jest tutaj telefon, który sprawdziłem przed chwilą w Google, jest podany w internecie numer domu ulica Naczelna, więc jest na pewno linia telefoniczna podpięta. Jeżeli chodzi o pracę biura, minimalna prędkość internetu do pracy to jest 1 mega, do takiej komfortowej, szerokopasmowej pracy to są 4 mega. Biorąc pod uwagę moje 12-letnie doświadczenie w branży internetowej, myślę, że na linii telefonicznej można tutaj osiągnąć prędkość w granicach do 10 mega. Sądzę, że stabilne 6 w porywach do 8 mega na sekundę, biorąc pod uwagę odległość od centrali, która się znajduje na ulicy Pilotek. Jak tutaj zobaczę, drugi ekspert od sprawy telefonii, tutaj łączy telefoniczny DSL. Myślę, że stabilne 6 mega można zapewnić. Jeżeli chodzi o podłączenie radiowe, tutaj w tym rejonie znajdują się dwie firmy, jedna się nazywa Gimnazjum, która się nazywa Partner, obydwie firmy znam, więc myślę, że tutaj prędkość radiowa stabilna, technologicznie 5 MHz to jest około 20 MHz. Więc jeżeli chodzi o internet, myślę, że nie będzie problemów z podłączeniem radiowych. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Drodzy Państwo, głosujemy za ten projekt uchwały zawarty w druku 323 wraz z autopoprawką, która zawiera też autopoprawkę. Nie, ale jedna autopoprawka, a autopoprawce skreśliła po prostu punkt. No, czyli dalej. Dziękuję za przerwanie. Projekt uchwały brzmi w ten sposób. Opiniuje się pozytywnie przeniesienie siedziby Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony do budynku zlikwidowanym domu dziecka nr 7 znajdującym się przy Przeznaczeniu 12 w Krakowie pod warunkiem spełnienia wymogu określonego w paragrafie 2 niniejszej uchwały i paragraf 2 brzmi: z uwagi na ograniczone środki finansowe, jakie dysponuje Rada Dzielnicy III, uniemożliwiające podjęcie pracy adaptacyjnej na szeroką skalę, jak też określone potrzeby lokalowe niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań publicznych, siedziba Rady Dzielnicy III powinna znajdować się na maszerze budżetu głównym. Punkt drugi, siedziba, o której mowa wcześniej składa się na co najmniej 3 pomieszczeń przeznaczonych na wyłączność w Radzie i Zarządowej Dzielnicy III, 3 pokoje zlokalizowane najbliżej wyjścia do budynku od strony potoku sudu. toalety i świetlicy będących we wspólnym użytkowaniu z powodzeniem publicznym. Punkt trzeci. Rada Dzielnicy III Konik Czerwonych pozytywnie ocenia deklarację Pani Dyrektor Powiatowego Opiekuńczego Bożeny Kozyli przedstawioną na spotkaniu 13 listopada 2012 roku w sprawie możliwości spełnienia oczekiwań lokalowych wyrażonych w ustępie 2. Tak brzmi cały projekt uchwały bazowej. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały zawartej w druku 323. Na tym, drodzy Państwo, zakończyliśmy procedowanie projektu uchwały.